która łączy Romualda i Michała, to znaczy, jeżeli Państwo się uważnie przysłuchiwali, przyglądali czytaniu, to się na pewno Państwo zorientowali, że ostatnia część tego występu trochę się różniła od pozostałych, czyli od tego, jak pisze on Dziaki, jak to przetłumaczył Michał, bo to była historia rodzinna Romualda. Gdybyś mógł wyjaśnić tę SMS-ową wymianę, skąd ona się wzięła? To na razie wezmę ten mikrofon. To jest wymiana SMS-ów pomiędzy mną i moim bratem. Po prostu na parę dni przed przyjechaniem do Poznania, przed przyjazdem do Poznania zorientowałem się, że przecież mój brat pracuje na platformach wiertniczych jako inżynier i bardzo dużo podróżuje. I z tego, co mi się przypomniało, prawdopodobnie był w Angolii, więc zapytałem go po prostu, czy byłeś w Angolii. No i całą resztę rozmowy znacie z ekranu i z tego czytania. No i mój brat przedstawił taką bardzo jaskrawą wizję tego kraju, z którą ja się chyba zupełnie nie zgadzam, nie będąc tam. I próbowałem trochę jakby wejść w jakiś rodzaj dyskusji z nim na zasadzie takiej, ale dlaczego, co to znaczy, próbowałem zadawać pytania, no i dostawałem takie, a nie inne odpowiedzi. Co pomyślałem, że jest ciekawą perspektywą dla naszego czytania i dla tego tekstu, który jest dla mnie tak naprawdę pierwszym, poważniejszym jakimś zetknięciem z Angolą. Więc ja poznaję ten kraj poprzez książkę, co jest bardzo, myślę, pięknym sposobem poznawania kraju, jeśli nie mogę tam być. A z kolei mój brat, będąc tam, przedstawił zupełnie inną perspektywę i pomyślałem, że to zestawienie może być ciekawe, pomijając na razie jakiekolwiek oceny tego. No tak, trzeba przyznać, że były to oceny dość skrajne i pytanie, czy w jakikolwiek sposób sprawiedliwe. Ty też się zetknąłeś z Angolą po raz pierwszy dzięki tej powieści, czy byłeś tam wcześniej? Nie, ja znam Mozambik z tych portugalskojęzycznych krajów, Angolę tylko ze słyszenia i cały czas się tam dopiero wybieram. Odbyliśmy podróż, która połączyła Mozambik i Afrykę Południową, ale słyszałem oczywiście te same opinie, mnóstwo ludzi znam, którzy tam siedzieli krótko i długo, że Luanda jest nieznośna, bo po pierwsze jest zamkniętym gettem w pewnym sensie dla tych lepszych opozycji do interioru, do reszty Angolii, koszmarnie drogim i oczywiście nasyconym chaosem i przemocą, ale nie jest to też jakieś strasznie odkrywcze, jeśli chodzi o metropolie afrykańskie w ogóle. I jest tyleż prawdziwe, co stereotypowe. No, jest łatwym i dosyć takim płytkim powtarzaniem tego, co wszyscy mówią. To znaczy jest niebezpiecznie, jest bieda, jest strasznie, w ogóle nie wychodź z hotelu i tak dalej. To samo dokładnie słyszałem jadąc do RPA, zanim trafiliśmy do Mozambiku. O w Johannesburgu nie bierz takiej, a takiej taksówki, tylko taką, ale najlepiej spytaj ochronę, żeby ci poradziło. Każ się zawieźć do hotelu, jeśli chcesz cokolwiek zwiedzić, to każ mu czekać i wsiąść do taksówki. Pojedziesz może do Soweto, do domu Mandeli, to każ mu czekać tuż przed wejściem, jak skończysz zwiedzanie, niech cię odwiezie do hotelu, ani minuty na ulicy. Ale też gadałem z ludźmi, którzy dokonali tego ryzyka i sobie połazili trochę i nic się nie stało. Więc to jest tak, bardzo prawdopodobne, że coś się stanie, jest też bardzo prawdopodobne, że nic się nie stanie. To jest też kwestia naszej świadomości i spróbowania tego, tak? To nie jest prawdą, że się wyjdzie z hotelu na ulicę i się od razu dostaje kosę. No to samo się mówi o Rio de Janeiro i bardzo wielu miejsc. Natomiast oczywiście dziedzictwo Angolii i o tym jest ta książka, chociaż oczywiście tam artystycznie bardzo przetworzona w rozmaite strony, jest trudne także wobec innych państw afrykańskich, które miały trochę więcej szczęścia. Dlatego podobnie jak Mozambik, inny portugalskojęzyczny kraj Afryki, tuż po niepodległości w 75. Trafiła w wir bardzo wyniszczającej wojny domowej, która trwała 20 lat. W Angolii nawet więcej, gdzie wszystko, co zostało, infrastruktura stworzona w czasach kolonialnych, cokolwiek zostało wypracowane, czy misje szwajcarskie, które tam prowadziły szkoły, mnóstwo rzeczy, zostało po prostu zrównane z ziemią, wypalone przez nienawiść dwóch stron, które no najwyraźniej tyle potrafiły zrobić z niepodległością po prostu, że się skoczyły sobie do gardeł i jest to specyfika na pewno nie tylko angolska, ale tam w zestawieniu z biedą
analfabetyzmem, bagażem 500 lat kolonii, która dbała tylko o wybrzeże, o wolską warstwę tak zwanych zasymilowanych, a kompletnie olewano kształcenie na przykład rdzennej ludności, czy w ogóle zakładanie jakiejkolwiek infrastruktury poza trzema miastami na wybrzeżu, oczywiście skutkuje do dziś i jeszcze długo będzie skutkować. Gdybym cię mógł jeszcze poprosić o dwa zdania na temat tego, do jakiego momentu w rozwoju demokracji albo tego, co brat Romka nazwał afrykańską demokracją, gdzie wiadomo, kto ma wygrać wybory, doszła Angola. Dlatego, że kiedy byłem niedawno w Lizbonie, to mówiono mi na przykład, że Luanda jest takim miastem, które porywa teraz Portugalczyków. To znaczy, że to jest takie, tak się zmieniły relacje, proporcje między dawnym mocarstwem kolonialnym i byłą kolonią zamorską, prowincją zamorską, że to teraz właśnie do Luandy często młodzi Portugalczycy jadą do pracy. Naturalnie jest to znane i powszechne zjawisko do luzofońskiej, czyli portugalskojęzycznej Afryki. Ciągną Portugalczycy, czasem Brazylijczycy, ale zazwyczaj jest to ruch tej byłej metropolii w te dwie strony, czyli ten odwrotny. Czyli właśnie Portugalczycy jadą do Brazylii, a najczęściej do Angolii i Mozambiku, gdzie są, gdzie odkrywają gaz. Mozambiku odkrywają nowe złoża ropy cały czas i inne bogactwa w Angolii. Szukają tam ludzi wykształconych do roboty i ta robota jest. Portugalia jest pogrążona w kryzysie jak południe Europy od dłuższego czasu. Nie jest wiele lepiej niż było. Jest rzeczywiście takie pewne odwrócenie ciekawe, natomiast nie zmienia to szczególnie obrazu i sytuacji ludności angolskiej, demokracji angolskiej jako takiej. To są enklawy ekonomiczne zamknięte, chodzi o wydobywanie minerałów, które zazwyczaj zabierają sobie i tak inne koncerny albo dzielą je po swojemu. I nie ma przesady na pewno w tym, że jest to forma neokolonializmu, tylko w białych rękawiczkach i mniej więcej dzieje się to samo, tylko w delikatniejszy sposób, to znaczy grabienie Afryki na oczach Afrykanów. James, to może ciebie teraz zapytam o to, bo Kenia nie była kolonią portugalską, ma inną historię niż Angola. Jak wyglądało kenijskie odchodzenie od kolonializmu do czegoś, co można by nazwać dzisiaj kenijską demokracją? Czy są jakieś punkty zbieżne między historią Angolii a Kenii, czy nie? Dzień dobry. The trend is actually different. If I'll say, the British, they had a different way of operating during colonialism in terms of the structure and the institutions they were building. And even though the trend is about, the post-colonialism after decolonization, we kind of experienced almost the same pattern in terms of allocation of land, in terms of civil, tribalism, civil unrest as well. This is due to British way of operation. So basically, what they're doing first, they kind of did away with the schools. They turned the schools into prisons. So they kind of phase out, that literary capability of Africans, and that was one part. Second part, in 1884 to 85, when they had the Berlin Conference, and they had this scramble for Africa, and Europeans agreed to go to Africa and divide the continent. They kind of demarcated regions. They displaced most of the tribes, and this was actually the onset of tribalism. So after they left, the government that took over continued the same structure. They did not destructure it, and then it kind of created some problems, especially with the land issues that eventually led to conflict in a way. Z jednej strony mamy pewne różnice, ale z drugiej strony
Mamy te pewne różnice pomiędzy Kenią a Angolą, dlatego że Brytyjczycy mieli dość konkretny system działania podczas epoki kolonializmu. Mieli taką strategię przede wszystkim związaną z tym, żeby wyplenić jakby możliwości literackie, żeby wyplenić edukację w krajach, które przejęli. Po dekolonizacji, po odejściu Brytyjczyków od władzy, nastąpiła realokacja ziemi, co skutkowało również niepokojami społecznymi. I to było stosunkowo podobne w obu krajach. Bo musimy pamiętać, że kiedy w 1884 Europejczycy uzgodnili podział kontynentu afrykańskiego, to w rezultacie wiele plemion zostało wysiedlonych i to był de facto początek tych ruchów trybalistycznych. A po wyjściu Europejczyków z kontynentu to spowodowało problemy związane właśnie z tymi ruchami i z walką o ziemię. The transfer of power from during decolonization was not smooth, and that led actually to a lot of problems. So those who took power actually did not restructure the government, and tribes started fighting over land issue. And if you look at most of African countries, land has always been the biggest problem, especially that kind of triggers ethnic violence in most of the cases. Yeah. Także po dekolonizacji tak naprawdę nie nastąpiło przeniesienie władzy, ale nie nastąpiła restrukturyzacja rządu i nastąpiły w wyniku tego walki o ziemię, po prostu o ziemię i walki o ziemię historycznie w Afryce często były podłożem większości konfliktów etnicznych. And going back to the African democracy, I don't know if we have African democracy, because basically the democracy we have is you know, the Western democracy. So they come to Africa and say, you know, we need you to be more democratic, and actually not understanding the structure, the infrastructure, you know, they just sugarcoat it, not understanding also the diversity in the continent, or not even the continent, in the countries. So we have Kenya with 45 different tribes speaking 66 different languages, and you expect them to behave as a homogeneous, you know, society, which is not that simple. So they again end up blaming us for, you know, for not applying their ideologies, which doesn't necessarily resonate with our own ideologies, the African way of doing things. A wracając do tematu afrykańskiej demokracji, nie jestem pewien, czy możemy mówić o afrykańskiej demokracji. Kiedy mówimy o demokracji tutaj, to mamy na myśli ten zachodni demokratyczny model. I Europejczycy mówią Afrykanom, potrzebujemy, żebyście zwiększyli poziom demokracji w swoim kraju, ale nie zawsze rozumieją, że struktura kontynentu, czy struktura w ogóle państw afrykańskich nie jest zawsze odpowiednia do tego, żeby ten sam model wdrożyć. Dla przykładu Kenia. W samej Kenii są 44-45 plemion. Mówią przedstawiciele tych plemion 66 różnymi językami, więc nie można tak naprawdę oczekiwać, że będzie tam działał ten sam model spójności społecznej. To nie jest wcale takie proste i nie powinno się obwiniać afrykańskich narodów za to, że nie są w stanie wprowadzić demokracji w takim modelu, jaki Europejczycy uważają za słuszny. Michał kiwa głową, chyba się z tym zgadzasz. Nie, no naturalnie. Każdy, kto, jest banalne, ale każdy, kto próbuje przykładać tą samą miarę do demokracji i skłonny jest łatwo narzekać na bajzę, kumoterstwo, kliencki system, powszechne łapówkarstwo i tak dalej, w tak zwanym trzecim świecie, czyli Afryka jak najbardziej w naszej świadomości. Powinien pamiętać, albo ktoś mu powinien powiedzieć, że bagaż 500 lat kolonii, brak tradycji pisanej, ustnej tak, ale bardzo zazwyczaj brak tradycji pisanej literatury, która stanowi o jakiejś pamięci, tożsamości, sile w chwilach próby danej grupy, a przede wszystkim to, że są to sztuczne zlepki wielu ludów. Przy stole na konferencji w Berlinie tak naprawdę się to dokonało w XIX jeszcze wieku, kiedy czasem pod linijkę, po prostu po linii prostej prowadzono, biali, wyznaczali władcy tego świata, granice Afryki, które do dziś
wyglądają tak, jak to wtedy postanowiono, kiedy jeden lud został dzielony na pół, albo dwa nienawidzące się ludy stawały się na przykład sąsiadami w jednym kraju. Nikt nie pytał zainteresowanych o zdanie i oczywiście to musi negatywnie procentować i dziś jeszcze w przyszłości i nie jest zawinione przez zainteresowanych. Tak. Czyli jakkolwiek by się nie zmieniała Afryka, nie zmieniałby się świat, to chociażby sam podział geograficzny, sama mapa, topografia. Naturalnie, że dalej tak. Jest spuścizną kolonializmu. Naturalnie, że tak. Lud Shona mieszka w Zimbabwe i w Mozambiku, mówi jednym językiem i są tam związki znacznie silniejsze niż, znaczy ponadgraniczne po prostu. Widać, że są prawdziwsze i silniejsze niż takie, jakie władza chciałaby narzucić, kopiując te modele zachodnie. Jest też oczywiście niesłychany bagaż narzucanych innych ideologii, to do dziś pokutuje, czegoś ślad był w tej czytanej książce. Tak, ludzi zapominamy też łatwo, że do 70. jeszcze w wielkiej części Afryki promowaną ideą, siłą czasem był marksizm, bo Związek Radziecki, bo był to po prostu poligon zimnej wojny, gdzie tam próbowano i nową broń, i sił, i RPA w tym przypadku było tym przyczółkiem Białego Zachodu, tak? A właśnie takie kraje jak Angola, Mozambik i tak dalej był miejscem, gdzie lądowali kubańscy spadochroniarze, gdzie Polacy sprzedawali swoją broń i tak dalej, i tak dalej. A poeci czarni, chcąc, tak rozumiejąc niepodległość, na przykład pisali wiersze na cześć traktorów i Walentyny Tiereszkowej. Tak? Także pomieszanie wzorców, które wszystkie są obce, łącznie właśnie z samym ideem demokracji parlamentarnej, nie, też nie ułatwia na pewno sprawy. I tyle, no łatwo jest osądzać, ale oczywiście nie ma innej pewnie teraz drogi i należy szukać jak najbezpieczniejszych i pokojowych wyjść w takim systemie, jaki już został przyjęty na wzór. No, trudno wymyślić inne rozwiązanie. Dzisiaj nas spotkała tutaj, proszę Państwa, literatura, czyli czytanie fragmentów powieści Ondziakiego, przetłumaczonej przez Michała. Krakowskie wydawnictwo Charakter od pewnego czasu zajmuje się pokazywaniem współczesnej prozy literatury afrykańskiej byłych krajów skolonializowanych przez białego człowieka. Mówiłeś, Romuald, że to było jedno z Twoich pierwszych spotkań z prozą współczesnej w miarę Afryki. No, musiałeś przeczytać całą książkę, żeby przygotować to czytanie. Chciałem Cię zapytać o wrażenie, jakie na Tobie zrobiła ta lektura. Ja pamiętam sprzed kilku lat i no było to dość wstrząsające odkrywanie tej wielości warstw, które się nakładają na siebie w tej książce. Znaczy, to było pierwsze moje spotkanie z angolską, stricte kulturą, bo z afrykańską już miałem do czynienia generalnie. Ale to, co mnie też uderzyło po pierwszej lekturze książki, która jest myślę, że wspaniale przetłumaczona i to ja bardzo bym chciał podkreślić, bo to naprawdę duża rzecz. To jest niezwykle bujny język i mnogość odniesień. To jest wspaniałe, ponieważ jest to świat opisywany oczyma dziecka. Więc wszystko to, co mój dorosły brat jest w stanie krytykować. Myślę, że ten chłopak, którego imienia nie poznajemy przez całą książkę, potrafi opisać w bardzo piękny, pozytywny, aprobujący sposób. I to jest, myślę, jedna z ciekawszych dróg do pierwszego styku z kulturą angolską. Myślę, że to wspaniała przygoda, w ogóle taka lektura, więc bardzo Państwu polecam tę książkę. A co było dla Ciebie największym zaskoczeniem w tej historii angolańskiej, kiedy czytałeś Ondziakiego? No pierwszym to na pewno Sowieci, bo oczywiście nie znałem historii angolskiej, więc miałem taki moment, no tak, oczywiście, że Sowieci, ale skąd oni się tam wzięli i jak, więc ta jakby cała ta historia, to mauzoleum, to, że tam jest zabalsamowane ciało tego prezydenta. I to sprawia takie wrażenie, tak daleko, a tak blisko i nagle te nasze dwie kultury, czyli nasza historia perelowska i sowieckie doznania Angolii, gdzie się spotykają i to jest bardzo ciekawe,
gdzie ja się w ogóle zastanawiałem w trakcie lektury tej książki, gdzie my się wszyscy możemy spotkać. Jesteśmy bardzo daleko od siebie, a jednak okazuje się, że pewne doświadczenia mamy bardzo, bardzo podobne i bliskie. I to było dla mnie chyba takie uderzające, że nagle się poczułem bardzo swojsko w Angolii. Miałeś takie wrażenie, kiedy tłumaczyłeś? Że swojsko? No, dziecięce wspomnienie z miasta jest na pewno uniwersalnym jakąś platformą. Ale ten cały sztafaż sowiecki narzuconej ideologii jest i był bliski, bo to były bardzo bliskie, powielane wzorce, sprzedawane w pakiecie, że tak powiem. I rzeczywiście bardzo bliski był, zdaje się, ten gest daru mauzoleum, bo to Sowieci darowali jako podarunek nie do odrzucenia, do Pałacu Kultury darowanego też jako nie do odrzucenia, tak? Dar przyjaźni, tak, tak zwany. Tylko że Pałac Kultury działa, a w mauzoleum do dzisiaj nie ma zainteresowanego, czyli zwłok i tak to sobie stoi. Zwłoki prezydenta dalej leżą w Pałacu Prezydenckim, a mauzoleum jest puste. Tak, jest puste, nie wiadomo co z nim zrobić, straszy, wyburzyli rzeczywiście, tak jak to jest tutaj pokazane na, jeszcze w czasach lęków starszych osób, wyburzyli całą dzielnicę, mnóstwo rzeczy wokół tego, żeby zmienić charakter miasta wokół tak ważnej budowli, nic z tego nie wynikło. Pojawiły się plotki, że Agostinho Neto, czyli bohater, pierwszy prezydent, a zatem poeta Angolii, nie umarł naturalną śmiercią, bo właśnie w Moskwie przyjaciele sowieccy pomogli mu być może w tym odejściu i wszystko wyszło na to, że po prostu chyba nikomu nie jest na rękę i wygodnie inaugurować i przenosić zwłok. Ciekawe jest to oczywiście ta wizja fantastyczna z dzieciństwa, wokół której on Jackie zbudował swoją powieść, to znaczy traktowanie mauzoleum jako rakiety, która powinna wreszcie odlecieć, a można jej też tym pomóc. Takie same gdybania, żarty, pamiętam o pałacu, a nawet pamiętam okładkę, butlek pierwszej brygady Kryzys bodajże, pankowskiej grupy. Na okładce jest Pałac Kultury, który z dyszami ogniowymi po prostu startuje w górę i odlatuje. Jaka wielka zbieżność. A i w rozmowach kontrolowanych było, w filmie była też taka scena, że prawda? Spłuczka od toalety i znika. Znika. Tak, tylko to. Ale to jeszcze jedna ważna rzecz związana z literaturą, bo myślę, że musimy o tym powiedzieć, że kiedy się czyta książkę Ondziakiego, kiedy się czyta różne książki współczesnych twórców afrykańskich, no to ma się takie wrażenie, że po pierwsze czytamy książki tylko tych autorów, którym udało się z Afryki wydobyć gdzieś do Europy czy do Stanów Zjednoczonych. To jest pytanie, właściwie takie stwierdzenie i do Michała, i do Jamesa. A po drugie, że te książki w dużej mierze bazują przede wszystkim na wspomnieniach, że to nie jest opowieść o Afryce dzisiejszej, bardzo współczesnej, tylko to jest opiewanie kraju dzieciństwa. W przypadku Ondziakiego jest tak na pewno. No naturalnie. Jest to trochę paradoks, trochę smutne, trochę wynika z tego, że dostajemy obraz fałszywy, ale trzeba też powiedzieć, że lepszy jest taki niż żaden, bo może innego nie możemy po prostu dostać. To znaczy już zaczynając od faktu, że zmuszeni są pisać ci autorzy, afrykańscy mówię, już w erze tak zwanej niepodległości, w językach kolonialnych, bo nie ma innego wyjścia, tak? Swahili był zapisywany, ale alfabetem arabskim, jeśli mówimy o pisanej afrykańskiej literaturze, no i tyle. Żeby się, jak to mówi, przebić, przynajmniej marzyć o tym, że wyda ktoś poza Afryką. Piszą Kenijczycy po angielsku, Angolczycy po portugalsku i tak dalej, i tak dalej. Już od, jakby w tym samym momencie już jest jakieś przefałszowanie i brak własnego głosu, tak? Druga rzecz, oczywiście, że tak, wyrywają się ci, którzy mogą, ci rodzice, którzy mogą, dają dzieci na studia za granicą, to znaczy w Angolii dają na studia w Brazylii albo w Lizbonie, albo w Stanach i bardzo często młodzież nie wraca oczywiście z takich podróży, albo po prostu emigruje, bo jest po prostu ciężko i źle, bo czasem nie ma po prostu czasu i przestrzeni spokojnej, która pozwala na tworzenie, bo wszystkie inne rzeczy podstawowe są tak ciężkie, dlatego dostajemy obraz ludzi, którzy wspominają swoje dzieciństwo jak Ondziaki, a on już najpierw wyjechał do Lizbony, potem do Rio i od wielu lat już nie jest w Angolii. Tak jest też w przypadku wielu innych autorów. Faktem jest też oczywiście, że
jeśli ktoś chce w rasowych kategoriach to postrzegać, no to trudno też nie zauważyć, że łatwiej jest tak zwanym białym Afrykanom, jak Mia Koutu z Mozambiku, czy Pepe Tela z Angolii. On Jackie jest z mieszanego małżeństwa, ale jest synem białego generała, który walczył w Portugalczyka, ale walczył po stronie afrykańskiej w wojnie wyzwoleńczej. Krótko mówiąc, od dziecka można powiedzieć, że ci, którzy się przebili, o których my słyszymy i teraz możemy gadać, mieli zapewniony jakiś kontakt z literaturą tak zwaną Zachodu, jakiś gust, czy jakiś apetyt, ktoś im w tym pomógł i mieli jakąś ułatwioną drogę pójścia drogą pisarską. Ci są tacy czarni Afrykanie, którzy chcą robić to samo. Oczywiście patrzymy na to i ewidentnie, jeśli oczywiście mogę mówić o moim podwórku, ale myślę, że jest podobnie wszędzie. Czyli mówię o portugalskojęzycznej Afryce. Jest znacznie ciężej czarnoskórym autorom dotrzeć do wydawnictw, które zazwyczaj są wydawnictwami umocowanymi w Brazylii albo w Lizbonie i mają filii afrykańskie. Ale zarządy są zazwyczaj białe. No, tyle w tych kategoriach. No, na pewno trudności jest mnóstwo. James, czy z perspektywy, z punktu widzenia Kenijczyka i twojej części Afryki jest podobnie? To znaczy, kiedy sięgasz po współczesną literaturę afrykańską, to dostrzegasz, że no jakieś wątki postkolonialne dalej tam są widoczne, nie tylko jeżeli chodzi o sposób opowieści, ale także o dotarcie twórców do czytelników poza Afryką. Yeah, I'll start by saying this. If you think the worst mistake we could ever make when it comes to literary materials, the literary outlook, is to compare. And we look at things through our own lens, so we expect them to, you know, have the same style, not understanding the African way of storytelling. So if you look at African, most of African literature, when I was growing up actually in primary school and secondary school, we had set books. And our set books were actually other African authors from other countries, people like Wole Soyinka, Chinua Achebe. I read their books when I was very young. And, you know, it's something that you read and resonates with you. So basically, you find the common trend, which is actually totally different from the Western perspective, if you look at literature, is that they had this form of multiplicity in the sense that the story or the novel is like coming of age. Start with the childhood, to the rights, to adulthood. So in that process, there's kind of story about that. And second, they always have this astounding adventure within the storytelling. And also you find that something that you also mentioned about the lyrical experiment. So we have our own way of, you know, changing the words, transforming them, and also using our dialects more satirical, something that is not easily well understood or perceived by Western readers. And also, so as a component, you also find, you know, the simultaneity there where it includes, you know, politics, colonialism, post-colonialism, all this put together, and that makes it actually really, really interesting to read. So those are kind of, I'll say the old school, you know, the old school writers, which of course there's still a whole Soyinka still writing about that, and using actually African languages. If you're talking about using the colonial language, this is something that's been, it started actually in 1952 in Uganda, when most of the prolific Africa writers had a meeting in Kampala, where Wole Soyinka, Chinua Achebe, Sere Mugo, and the rest, they actually wanted to promote writing in African languages. So
It's still a problem now, but they're trying to encourage most of writers, the contemporary writers, to use African languages. Of course, the contemporary writers also are writing about the contemporary issues, which are, in some cases are global issues. So take, for example, Chimamanda Adichie. She writes about Chimamanda Adichie, Briavanga Wanaina. They write about contemporary issues as well, and they want it to be more global. So if you write in your own native language and you're talking about global issue, I mean, the outreach will be more limited. But again, at the same time, it's just, you know, like the flip side, that majority of the natives will not actually understand what you're writing about. Myślę, że byłoby błędem porównywać tak bezpośrednio literaturę pochodzącą z Afryki, ale pisaną w językach kolonialnych i literaturę niepochodzącą z Afryki, pisaną w krajach Zachodu, bo z drugiej strony, bo literatura afrykańska opiera się na innych założeniach, na innym stylu i na innym stylu opowiadania. Ja pamiętam, że kiedy ja byłem w szkole podstawowej i średniej, to czytaliśmy lektury i to były lektury pisarzy afrykańskich, piszących w językach afrykańskich i to były książki, które rezonowały ze mną. To były książki, które jednak pokazywały perspektywę, która jest inna niż perspektywa przedstawiona w książkach z Zachodu. Było to przede wszystkim książki wielowątkowe, często przedstawiające tak zwany coming of age, czyli rozwój od dziecka do dorosłego. Były to książki, które opierały się na idei przygody w powieściopisarstwie i były to książki oparte na bardzo konkretnych doświadczeniach. Co oznacza, że autorzy z Afryki nie zawsze są łatwi w odbiorze dla czytelników, którzy są z Zachodu. Są oczywiście pewne wątki, które są uniwersalne. Wątki takie jak polityka, jak kolonializm, jak postkolonializm, to są zawsze wątki, które są interesujące. Ale z drugiej strony afrykańscy pisarze tradycyjni używają raczej języków afrykańskich. Jeżeli chodzi o afrykańskich pisarzy używających języków kolonialnych, to tu mamy dwie perspektywy. Mamy spotkanie w 1950 roku w Ugandzie, w którym pisarze afrykańscy uzgodnili, że będą starali się promować literaturę we swoich własnych rodzimych językach, ale z drugiej strony mamy takich autorów jak Chimamanda Adichie, która pisze o sprawach, które mają zasięg czy wymiar globalny, wymiar współczesny i dlatego decyduje się pisać w językach Zachodu, dlatego aby jej przekaz dotarł do jak największej liczby osób. And one very interesting thing actually, especially in Kenya, most Kenyan writers at that time, even before decolonization, they're actually writing in their tribal languages. And the reason they were doing that, they didn't want their writings to be read by the colonialists, by the white people. So they're using that, because what they were writing about was about, you know, as I mentioned earlier, about colonialism also. They're using all these satires and in a way empowering people about that. And during the fight for independence, some of the fighters actually were inspired by some of the books that they read. It's called Mau Mau Uprising. So they played a really big role in that, in a way. Yeah. Jedna ciekawa rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to to, że na przykład w Kenii pisarze jeszcze przed dekolonializacją używali swoich rodzimych języków plemiennych, aby pisać literaturę, dlatego że nie chcieli, aby ich prace czytane były przez kolonizatorów. I miało to też ten skutek, że te prace działały jako inspiracja. Często to była też satyra, która motywowała do walki o niepodległość. I wiele osób walczących wówczas o niepodległość przyznawało się do tego, że inspirowani są literaturą. One last time, sorry. I think when we have to be very, very, very pragmatic here when we talk about Africa is changing. Why Africa is changing? Is it like they were in a very dire situation before and now they're becoming more? I mean, if you look at civilization, we have the Nubian civilization, the Karamojong civilization, Madibo civilization.
before you guys had the civilization. Now you're discovering Africa. It doesn't mean Africa is changing. When it comes to literature, I mean, I'm not talking about the GDP, economic growth, or development, stuff like that. When it comes to literature, Africa changed a long time ago. You're just discovering Africa now because of some of the reasons we talked about here. So, and I understand it's also to do with history. The world, you didn't know the world, the outside world. The outside world didn't know you, but now you're coming to understand the outside world. So you're not actually discovering Africa. It was there before. Powinniśmy też patrzeć na to z pragmatycznego punktu widzenia, bo kiedy mówimy, że Afryka się zmienia, kiedy mówicie Państwo, że Afryka się zmienia, to trzeba się przyjrzeć, dlaczego tak naprawdę tak myślimy. Bo cywilizacja się zmienia ogólnie, historycznie, ale to nie jest do końca tak, że Afryka się zmienia. Afryka zmieniła się, afrykańska literatura zmieniła się już dawno temu. To po prostu osoby z Zachodu odkrywają ją teraz i dlatego mają takie wrażenie, że to się zmieniło. Tak samo jak z tak zwanym odkryciem Afryki. Po prostu do pewnego momentu mieszkańcy Europy nie znali całego świata, a kiedy trafili na kontynent afrykański, to uznali, że Afryka została odkryta. Ale ona nie została odkryta, ona tam była cały czas. Nic, wydałem sapnięcie, aprobaty po prostu. Tak, dobre powiedziane. To wszystko. Ja miałem ostatnio okazję rozmawiać z kameruńskim politologiem, filozofem Achillem Mbembe, który wykłada między innymi w EPA i w Stanach Zjednoczonych. I on powiedział mi w czasie spotkania w Paryżu, że a propos tego, o czym mówił James, że bardzo stereotypowe i no, pełne luki złośliwości jest nasze spojrzenie na Afrykę dzisiejszą, ponieważ cywilizacja tak zwana zachodnia mogłaby się bardzo wiele od dzisiejszej Afryki uczyć, od sposobu patrzenia na ekologię, po nowe podejście do przemysłu i wielu innych rzeczy. Nie wiem, czy to prawda, mówię, co twierdził Mbembe, ale chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz Michała i Jamesa, o to tak naprawdę, co pozostało, czego nie udało się wyplenić, jeżeli chodzi o przeszłość kolonialną w Afryce. Bo myślę o tym, kiedy mówisz o tym, że zostały te same granice i o tym, że są przedzielone plemiona, że być może paradoksalnie te sztuczne lub nie twory, którymi są państwa, jednoczy właśnie język byłych kolonizatorów. No jednoczy. Tak, no to jest taki paradoks oczywiście. W Portugalii mówił, ktoś powiedział Luandino Vieira, bodajże poeta ich wyraził się, że portugalski to nasze trofeum wojenne. I to jest, można w tych kategoriach rozpatrywać. To znaczy to jedno dobre, co zostało i co my weźmiemy, i będziemy używać już na nasz własny użytek. Język kolonisty. Ktoś inny to jeszcze rozwinął i powiedział w Angolii, portugalski język to jest karabin, który żeśmy odebrali koloniści i strzelamy teraz z jego broni, ale naszymi nabojami w niego. I takie, tego typu metafory. No, poza tym trzeba może też powiedzieć spokojnie, że po prostu nie mogło być inaczej. Język został przywieziony, był przepustką do szkół, do wykształcenia, podawał lepszą robotę i w ogóle jakiekolwiek profity małe i duże, kto mógł się go uczył. Wielkie miasta oczywiście bardziej niż interior. I jest dosyć naturalne, że wokół tego czynnika, jako takiego jedynego w sumie wspólnego i neutralnego mianownika w narodach złożonych z plemion, o różnych językach, tradycjach i wszystko, zaczęto budowano ideę narodu. Francuski w Maroku, portugalski w Angolii, angielski w Kenii i tak dalej, niemiecki w Namibii. Oczywiście ma to, wszystko ma dwie strony, jest źródłem pewnie kompleksów, niechęci i jest też przyczyną tego, że tak chętnie neologizują autorzy albo szukają w ogóle, po prostu eksperymentują chętnie z językiem nie tylko portugalskojęzycznej Afryki. I jakby chcieli pokazać, że to jest tylko narzędzie, jakiś taki, ten surowiec jest tylko portugalski, a na tym można budować i w sensie typu narracji wziętej z czasem z narracji ustnych afrykańskich,
kłócącej się z naszym pojmowaniem akcji spisany i w sensie eksperymentowania zupełnie dowolnego ze słowami, które nie przychodzi tak łatwo może pisarzom w Zachodzie z tym samym językiem. Także są i dobre, i złe strony, natomiast skutków kolonializmu nie trzeba szukać, są koszmarne, wszechobecne, ale oczywiście państwa afrykańskie się różnią między sobą, między stopniem degrengolady i utkwienia w tym, gdy w portugalskich krajach to trwa najdłużej, bo do 75 roku kraje takie jak Kenia na początku 60 już się wyzwalały, ponad 10 lat wcześniej, to jest też ważne. Ważne jest też jak traktował, jaką infrastrukturę zostawił kolonista, Anglik zostawił lepszej i więcej i tak dalej. Natomiast Namibia na przykład jest krajem po Niemcach dziedziczonym z wierzchu przynajmniej, czyściutkim, świetnie funkcjonującym, z patrolami zmieszanych funkcjonariuszy, mieszanych raz zawsze kumulowanych, ludzi, którzy znają trzy języki i tak dalej, i tak dalej. Także zależy o jakiej Afryce mówimy i myślę, że takie generalizacje też są zdradliwe. I agree with the comment. Other than the, you know, creating sub-tribe within the tribes and, you know, demarcating the borders, I also agree that the most egregious, in a way, the most, I think, the worst colonial legacy that we have in Africa is the language, and. I think you can look at it in two different ways. First, as I said, you can't generalize it, but for example, in Francophone countries, actually almost everyone speaks French. In Anglophone countries, not everyone speaks English. And this kind of creates some limitations in literature, for example, and also in service delivery, where you know you have 44 tribes and probably 20% of them do not understand English. At the same time, I'll give a very good example of Tanzania where before they had Germany and after the Berlin Conference, the British took over. But everyone in Tanzania speaks Swahili. Swahili is a lingua franca actually in Tanzania. Fast forwarding, most of African countries are now adopting Swahili. More than 8 countries now, South Africa just officially initiated Swahili as another language. And we see that with Rwanda also doing the same. Actually, they did it 2 years ago, kind of phasing out French and adopting more of Swahili and English. That's another story. So I think that's the language is very important aspect there. On the other hand, we cannot phase out colonial language absolutely. We are in the 21st century. There are more opportunities that comes with understanding different languages, and I think looking at the migration process as well, it helps in some ways. Globalization has bridged actually the gap. So I would love to know Portuguese, Polish, Russian, or you know French. So, but when it comes to service delivery, whether social issues, I think the indigenous languages still should be, you know, given more priority than the colonial languages. Yeah. Zgadzam się z tym, co zostało powiedziane. Myślę, że jeśli chodzi o dziedzictwo kolonialne w Afryce, to język jest jednym z najgorszych pozostałości kolonii. Z drugiej strony musimy pamiętać, że język nie działa tak samo we wszystkich państwach. W państwach francuskojęzycznych de facto wszyscy posługują się francuskim, ale na przykład w państwach postkolonialnych, anglojęzycznych, czy uznawanych za anglojęzyczne, nie wszyscy posługują się tym językiem. Dajmy na to w Kenii, gdzie są 44 plemiona, nie wszystkie, ponad połowa osób nie posługuje się angielskim, co sprawia, że są pewne wyzwania w komunikacji między ludźmi, którzy mieszkają w tym samym kraju.
W Tanzanii na przykład wprowadzono Swahili jako język, ten tak zwany lingua franca, jako wspólny język. I jest to coś, co coraz częściej widzi się w państwach afrykańskich. RPA również prowadziło Swahili jako jeden z oficjalnych języków. Rwanda 2 lata temu zaczęła rezygnować powoli z dominacji francuskiego i angielskiego na korzyść wprowadzania coraz większej ilości dokumentów w języku Swahili. I nie możemy zaprzeczyć, że język jest bardzo istotny dla państwowości i dla tożsamości. Z drugiej strony musimy też pamiętać, że język stwarza pewne możliwości. Na przykład jeśli chodzi o migrację, ja sam bardzo chciałbym znać więcej języków od portugalskiego poprzez polski, rosyjski i francuski, bo wiem, że język otwiera wiele drzwi. Teraz ostatnie pytanie do Romualda, bo udaje się na premierę Hańby, więc zmienimy teraz trochę temat dyskusji. Przejdziemy w stronę skutków postkolonializmu, który możemy obserwować na co dzień. Ci spośród Państwa, którzy byli z nami w niedzielę na dyskusji o wielokulturowości, o tym, czy ona jest dobrym czy złym rozwiązaniem i czy ma sens, pamiętają zapewne, że poruszany był tam przez naszych gości Katarzynę Wężyk, Dariusza Rosiaka i Leszka Kuczanowicza wątek migracji mieszkańców byłych państw kolonialnych do Europy, do państw, które były kolonizatorami, osiedlania się tam. Najczęściej była to migracja za pracą. Przyjmowano obywateli państw Magrebu we Francji. Przyjmowano też w innych krajach, które były kolonizatorami, chociażby w Belgii, mieszkańców Czarnego Lądu, a potem takich sobie zostawiono. Przyjechali do pracy, wychowują się kolejne pokolenia mieszkańców byłych kolonii. Problem narasta, państwa nie mają pomysłu na to, jak ich społecznie zaangażować. Rodzą się konflikty wewnątrz społeczeństw. Nie wiadomo, jak to wszystko się zakończy. Rośnie też rasizm, ksenofobia i niechęć wobec osób o innym kolorze skóry, o innym pochodzeniu etnicznym, mówiących na co dzień innymi językami. Mówię o tym dlatego, że Romuald na co dzień mieszka w Berlinie i chciałem cię zapytać, czy to widać w Berlinie, czy nie? Czy widać tę niefajną konsekwencję postkolonializmu? No, Niemcy też mieli kolonie w Afryce, Berlin jest miastem bardzo multikulti, przyjeżdżają tam ludzie z różnych części świata. I jak? Czy mi się wydaje, że Berlin to jest akurat przykład, gdzie ta multikulturowość działa, pracuje i się sprawdza, więc akurat jestem żyję w takiej bańce, której wszystkie rzeczy pracują. Sam mieszkam w dzielnicy, w której w zasadzie otacza mnie mniejszość turecka. Jest to w jakiś sposób wspaniałe, dlatego że mieszkam w Niemczech, ale tak naprawdę rdzenni Niemcy na mojej ulicy akurat nie mieszkają. Większość jest to migracja turecka, no i pokolenie, które już się urodziło w Niemczech, ale jeszcze cały czas kulturę swoich rodziców i język, posługują się językiem tureckim w dużej mierze. Oczywiście są problemy, dlatego że migracja do Niemiec, jak wszyscy wiemy, była olbrzymia w ostatnim czasie. I to nie jest tak, że państwo niemieckie ma przygotowany program asymilacyjny, który by się sprawdzał. I to jest problem. I dopiero ten problem będzie narastał, dlatego że my dopiero, przepraszam, doświadczymy tego, że mamy bardzo mało pomostów pomiędzy nami. A te pomosty są niezwykle ważne, bo jeżeli mamy żyć razem obok siebie, tak jak ja na przykład żyję obok mniejszości tureckiej tak naprawdę, to musimy mieć jakiś poziom porozumienia oprócz tego, że jesteśmy zwykłymi sąsiadami. I myślę, że tym, że najlepszym sposobem na to jest kultura. I gdzieś w tym zawsze upatruję jakiegoś sensu, gdzie my się możemy właśnie porozumieć, ale nie wiem, ja bym powiedział, że w Berlinie jest bardzo dobrze pod tym względem, ale to trzeba by tak naprawdę pojechać, nie wiem, do Frankfurtu. A jak do Polski przyjeżdżasz, to jak? No, w Polsce nie mamy aż
Znaczy, to jest zupełnie inny rodzaj, dlatego że jeżeli porównamy procentowo, no to w Polsce nie ma praktycznie uchodźców czy migrantów. Jest ich bardzo niewielu. Teraz no, mniejszość ukraińska się dużo więcej jakby pojawia, szczególnie w Warszawie. No ja głównie też przyjeżdżam do Warszawy, czasem do Wrocławia, teraz Poznań. A co z tym Frankfurtem, bo ci przerywałem, przepraszam. Frankfurt, chodzi o to, że Niemcy zachodnie... Tam jest ta przepaść dużo większa. Berlin jest od lat nastawiony multikulturowo, więc jest dużo, jest to bardziej, jak to powiedzieć, we krwi, w tkance miasta. Ma też bardzo dużą mniejszość polską z racji na bliskość do granicy. Frankfurt, miasto bogate, bankierów, tam widać ogromne przepaście, to znaczy pod Gießen, gdzie studiowałem, które jest blisko Frankfurtu, tam jest jeden z największych takich centrów, gdzie przyjeżdżają uchodźcy do Niemiec. I na przykład tam widać, że tam nie ma żadnych programów, które w jakikolwiek sposób starają się tych, którzy czekają na azyl, tych, którzy już dostali azyl, tych, którzy jeszcze aplikują albo jeszcze nie zaaplikowali, żeby w jakikolwiek sposób się tymi ludźmi zająć. Mam bardzo wielu studentów, którzy ze mną studiowali w Gießen, organizowało na własną rękę programy takie kulturalne, żeby zająć się na przykład młodzieżą, która oczekuje na azyl i która nie może jeszcze uczestniczyć w systemie edukacyjnym Niemiec, żeby ich zająć, żeby w jakikolwiek sposób w najmniejszym stopniu wkluczyć ich w społeczeństwo, które tam jest. I to jest największy problem, w jaki sposób nawiązać, znaleźć ten pomost pomiędzy nami. I pomysłów jeszcze się szuka, tak? Chyba cały czas. Znaczy, myślę, że ich jest jeszcze cały czas za mało. Chodzi o to, że nie ma pomysłów systemowych. Tu jest jakby największy brak. Romuald Kręże był z nami. Podziękujemy mu brawami, bo musi biec na... Dziękuję. Na hańbę. Bardzo ci dziękujemy za czytanie. Michał, a jak wygląda sytuacja na przykład w Portugalii, jeżeli chodzi o stosunek do Angolańczyków czy do mieszkańców Mozambiku? Mówisz o mniejszości będącej już w Portugalii, tak? Tak, tak, tak. No, najogólniej można chyba powiedzieć, że można połowicznie oddać jakby sprawiedliwość takiemu stereotypowi powtarzanymi już od dawnych czasów, także przez samych Portugalczyków, że u nas było lepiej, w sensie nie było takiej opresji ani apartheidu. I bijali koloniści, osadnicy, mieszali się chętniej, było więcej mieszanych małżeństw, mniej uprzedzeń i tak dalej. W jakiejś mierze jest to prawda. Taka była specyfika portugalskiego kolonializmu, ale to jest też ogólnienie oczywiście. Rasizm był, były kary cielesne, były, o czym się dopiero teraz mówi w Portugalii, otwarcie, brzydkie przypadki masakry ludności cywilnej, czy jakiejś takiej odpowiedzialności zbiorowej na całej wiosce w czasie wojny już partyzanckiej, wyzwoleńczej w 70. i tak dalej, i tak dalej. W samej Portugalii jest tak, że jest mnóstwo oczywiście imigrantów, którzy się różnią między sobą. Grupa Kaboverdyjczyków na przykład, czyli przybyszów bardzo licznych, zamieszkujących bloki wokół Lizbony z wysp o przeszłości niewolniczej, bezludnych oryginalnie, czyli Wysp Zielonego Przylądka, jest traktowana inaczej, jest zwykle postrzegana jako właśnie siedlisko występku ludzi, którzy się nigdy nie asymilują i albo tam, albo dealer, handel narkotykami, rozbój i tak dalej, i tak dalej. Częściowo prawda, bo taki jest bagaż ludzi niewolniczej przeszłości i taki jest bagaż ludzi zamkniętych w tych gettach blokowych wokół miast, niedopuszczanych właściwie nigdzie dalej w społeczeństwie. Ale oczywiście ludzie z Mozambiku, ludzie z Angolii, ludzie z Gwinei Bissau też i jeszcze Wyspy Świętego Tomasza i Książęcej, bo jest 5 państw. Tak, głównie chodzi o Mozambik i Angolę. Jest ich mnóstwo, są oni od dawna, są zlani ze społeczeństwem i oczywiście mogę powiedzieć, według moich licznych odwiedzin w Portugalii, rozmów, że poza okazjonalnym narzekaniem na rasistowskie grupy i jakieś tam sporadyczne demonstracje krzykaczy, oszołomów, czy szafowania określeniem czasem nadmiernym w szkole makaku, czyli małpa. Generalnie obraz jest bardzo pozytywny moim zdaniem, jako przykład integracji społecznej właśnie. Dwurasowej, dzieciaki w mieszanych parach, klasy wszystkie już mieszane, place zabaw,
pewnej dużej warstwie jest to, wygląda pozytywnie i jest to społeczeństwo, które się miesza i przemienia w sposób otwarty i pozytywny. Czy to jest twoim zdaniem duży wyjątek, jeżeli chodzi o były państwa, które kolonizowały? Nie wiem, czy w ogóle możemy osądzać, jak się zachowuje społeczeństwo przywiązane do siebie i swojej tradycji, kiedy nagle przyjedzie tak wielka grupa. Wystarczy wspomnieć niedawny strach Polski przed grupą, która nawet się nie pojawiła. A strach panuje do dziś i wykreowano po prostu niesłychaną historię, zanim w ogóle ci ludzie, zanim zobaczyliśmy ich twarze, tak? Więc możemy mówić, jak się zachowują ludzie i co z tego wynika, jak już przyjadą, myślę. I kiedy jest akcja i piłka w grze, tak? Także nie osądzałbym zachowań Anglików, Francuzów i tak dalej. Myślę, że większość porządnych ludzi, którzy są wszędzie, się stara tak dobrze, jak umie. Robi kupę dobrej roboty, żeby to integrować. Źli ludzie też są oczywiście zawsze i wszędzie. Natomiast Londyn, Paryż, wiemy, jak wygląda, tak? I funkcjonuje. Musi być tam rasizm, tak jak muszą być źli ludzie na świecie, widocznie z jakiegoś powodu. Ale wszystko to funkcjonuje, jest nieodwracalnie już społeczeństwem nie brytyjskim, tylko społeczeństwem mieszanym i nie francuskim. Mówię oczywiście o dużych metropoliach, chociaż to też już jest, rozlewa się też na interior. Także nie oceniałbym, no to na pewno jest trudne i na pewno się rozgrywa w czasie, a nie według jakichś jednych pomysłów. Jeszcze jeden ważny wątek naszej dzisiejszej rozmowy. Zanim oddamy państwu głos na zakończenie, a musimy przed 19 się dzisiaj pożegnać. To jest bardzo ciekawe, bo na ten wątek zwrócili uwagę organizatorzy naszych debat, czyli Dorota Semenowicz z Festiwalu Malta i osoby, które nas tutaj zapraszają. Rozmawiamy o postkolonializmie w państwie, które nigdy nie miało zamorskich kolonii. Samo było pod zaborami, a przez wiele lat no nie pokazało się z najlepszej strony, chociażby na Ukrainie, ale nie możemy tego chyba w jakimś sensie porównywać z tym, co spotkało ludy afrykańskie. Ale jednocześnie... Były chyba jakieś plany zagospodarowania Madagaskaru. Madagaskaru, tak, oczywiście, no ale wybuchła wojna i się nie chciano tam wysłać Żydów polskiego pochodzenia. No ale jest tak, że kiedy się patrzy na wyniki badań, kiedy się czyta wyniki sąd ulicznych, no to niestety trzeba z nich wywnioskować, że ksenofobia i rasizm w Polsce mają się świetnie. I to wynika z różnych powodów. James, który jest naszym gościem, mieszka w Polsce od 13 lat. Napisał, jak mówiłem, książkę o tym, jak się od 12 lat, no dobrze, 12. Napisałeś książkę o tym, jak się żyje mieszkańcom Afryki w Polsce. I przed naszym spotkaniem sam mówiłeś o tym, że doświadczyłeś niefajnych, rasistowskich zachowań. No to jest trudny temat. Oczywiście rodzi się pytanie, dlaczego coś takiego ma miejsce u nas i czy to by się udało znaleźć odpowiedź na to pytanie, rozmawiając też ze swoimi znajomymi z Afryki, którzy pojawili się w książce. I have to see if I'm safe. Okay. This is a topic that could take us 1 month actually. Yes, racism exists and why it exists. I'll be judgmental here though. Based on your premise that Poland wasn't colonized, didn't have a colony, and at the same time having this mentality at the same time. First of all, I know you'll not agree with me, or you'll agree with me that Poland was colonized in a different, you know, context by Prussia, Russia, you know, Austria. Those time. You'll also agree with me that Poland had an interest to be a colonizer. Looking at, you know, what propelled
the imperialists actually go to Africa and colonize them, it wasn't entirely based on getting resources, but they wanted, I mean, the people, they saw the people as uncivilized. They wanted to subjugate them, change them, adapt the language, all this nonsense. So that was the mentality of the colonizers. If you had this mental, if you had an interest, so basically, it means you share the same mentality, the same mindset, the same ideology. That was more something that was kind of a pushing factor, or rather pulling factor, for the colonizers. They tried, it's well documented, they tried in Madagascar, in Angola, in Liberia. Unfortunately, the political environment, it allowed them to do that. That's one part. A second part, as probably you all know, during the medieval time, I presume somewhere in the 5th century, Poland was a pagan, so to speak, and they adopted Christianity, which was more or less adopting Latin, so not Slavic, so moving towards the European side, because initially we had this, you know, the Russian part was the west of the east and the east of the east and all those kind of indicators. And if you're a Christian here, which of course I assume many of you do, in the Bible there is, you know, Noah had three sons and one son, Ham, you know, saw him naked and, you know, he burned the sons, turned black, and, you know, he was kind of disowned. And this kind of formed the premise of subjugation if it's translated that way. And this is what most of even anthropologists, historians, biologists, they also use also this premise that the white race should be kept pure. Fast forwarding this, should I continue? Yeah. Okay. Fast forwarding to more of the 19th, the 20th century, and 21st century, so when Poland joined EU, joined NATO, Poland started being more European than before, adopting the European style, the European culture. Forgive me if I speak about European and Poland, something like that. And we could see this in the in politics, in the media, and in the public discourse when the comparison is being made. Something is happening in France, something's happening in London. There's this kind of ideological, shared ideological hegemon that existed. So when I talk about racism, there's no racism without race. And if you look at the history of race, how it started during the slavery and colonialism, it's more intrinsically, more embedded, more ingrained in our culture, so to speak. Benja Dugochas. Tak naprawdę odpowiedź na to pytanie zajęłaby nam pewnie znacznie dłużej niż tą godzinę, może pewnie tak na oko miesiąc, bo rasizm. Rasizm istnieje. Dlaczego rasizm istnieje? I mówiliśmy o tym, że Polska nigdy nie była kolonizatorem, ale jednocześnie ludzie mają trochę tą mentalność. Myślę, że zgodzicie się Państwo, że Polska była kolonizowana przez Austrię, przez Prusy, przez Rosję i tak dalej podczas zaborów. I zgodzicie się Państwo, tak jak mówiliśmy, że Polska chciała być kolonizatorem. A powód, dla którego państwa decydowały się na zostanie kolonizatorem, jest bardzo prozaiczny, a mianowicie walka o zasoby. I te zasoby to często były zasoby naturalne, ale często też widziano ludzi jako zasób, który należało skolonizować, który należało wykorzystać. Ludzi, których uważano za nieucywilizowanych i za gorszych. Więc
To jest jakby pierwsza rzecz związana z taką mentalnością kolonizatora, bo jeżeli ktoś tak myśli, że niektórzy ludzie są gorsi, niektórzy ludzie są nieucywilizowani, trzeba ich naprawić i wykorzystać, żeby dla dobra ogółu, to jest mentalność kolonizatora i od takiego myślenia jest tylko krok do tego, żeby takim, jak przyznać się samemu sobie, że się myśli jak kolonizator. Druga rzecz jest taka, że jak wszyscy wiemy, Polska przed średniowieczem, przed okresem średniowiecza była krajem pogańskim. Później dopiero nastąpiła chrystianizacja i nadejście używania łaciny jako powszechnie używanego języka i odejście Polski od tych słowiańskich korzeni w kierunku zachodu, w kierunku szeroko rozumianej Europy. I myślę, że wielu z Państwa uważa się za chrześcijan, ale religia chrześcijańska ma kilka takich historii, chociażby historia syna marnotrawnego, który jest ten dobry syn, jest ten syn, który tam marnotrawi, ten gorszy i to jest jakby zalążek takiego myślenia o niektórych ludziach jako gorszych i zalążek myślenia o niektórych ludziach jako lepszych, na przykład tych białych jako lepszych. A później Polska już po XIX wieku weszła do NATO, weszła do Unii Europejskiej, stała się coraz bardziej europejska i w polityce i w mediach możemy coraz częściej zauważyć, że właśnie z tą Europą się Polska identyfikuje, że inaczej się mówi o rzeczach, które się dzieją we Francji, rzeczach, które się dzieją w Londynie. Tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak rasizm bez rasy, a pojęcie rasy zakorzenione jest w historii i zakorzenione jest w kulturze, więc temu musimy się przyjrzeć. Yeah, so I can fast forward it again. Last week, two Polish guys in the UK they were actually in prison for a maximum 5 years because they're two young guys and they said that Prince Harry did a mistake of having this. They used really derogatory words that I can't say here. But they say they betray the Aryan race. So if you look, and I'll give another example actually, so how Aryan race is being used in this context. So was it December when Rybczyk, the priest, said that Polish people should not marry people from other cultures, especially Africans, because the white race should be pure? There's a Catholic priest. So this guy, this philosopher, called Fisher Eugene, who coined this eugenics ideology that actually Hitler used of keeping the white race pure. And we see it in everyday discourse when people are, they're demonstrating or they're calling you different names on the street, when they're describing a black person and an African person, that these terminologies that they always use, that if you want to subjugate, to dehumanize somebody who looks like me, then you should use the word Mujin. Many people, there's this clean conscience that, we never colonize any African countries. We cannot be racist, which I find very also insulting to a point when people start finding excuses for what they do and understanding also the history of these terminologies and brushing it aside as, no, it's not that, it's supposed to be this. If you're not me, you won't understand how I feel by calling me that word. If you're not me, you won't understand what I feel when I walk on the street. If you're not me, you won't understand how I feel when I apply for a job, when I'm looking for a house, when I'm traveling, when I go to the airport, when I want to buy bananas from the supermarket, you won't understand that because you don't look like me. So we have this, all these narratives about, we are just ignorant or something like that, which actually I find very presbyterous in a way. W zeszłym tygodniu słyszałam o tym, że w Wielkiej Brytanii aresztowano dwóch Polaków dokładnie za to, że powiedzieli, że książę Harry, który wziął za żonę tę aktorkę Meghan Markle, popełnił
zbrodnie przeciw rasie białej, rasie aryjskiej. I rasa aryjska to jest taki kluczowy termin, który się pojawia. W grudniu na przykład ojciec Rydzyk mówił o tym, że biali ludzie nie powinni zawierać małżeństw z osobami innej rasy, bo przecież trzeba utrzymywać czystość rasy. A ojciec Rydzyk jest katolickim księdzem. Musimy pamiętać, że jest to pojęcie eugeniki stworzone przez filozofa, które mówi o tym, że biała rasa powinna być utrzymana w czystości. I ludzie, którzy na co dzień używają tych słów pochodzących z tego światopoglądu, to są ludzie, którzy używają słów, nie będę ich tutaj przytaczać, które odsądzają mnie od człowieczeństwa, które dehumanizują, które sprawiają, że osoba, która używa takich terminów, może się uznać lepsza, a kogoś, kogo tymi epitetami obdarza, może uznać za kogoś gorszego. I Polacy lubią opowiadać, że przecież nie mamy jako państwo, nie mamy historii kolonii, nie mamy kolonii, czy historycznie nie mieliśmy nigdy kolonii, więc to, co tu robimy, nie może być uznane za rasizm. Ale to jest tylko wymówka, bo jeżeli ktoś nie wygląda tak jak ja, jeżeli ktoś nie jest mną, to nie wie, jak to jest szukać pracy, szukać mieszkania. Nie wie, jak to jest iść po prostu sobie po ulicy, nie wie, jak to jest próbować podróżować, przejść przez lotnisko, nie wie, jak to jest kupić sobie w supermarkecie banany, wyglądając tak, jak ja wyglądam. Więc możemy sobie opowiadać, Polacy mogą sobie opowiadać taką historię, że nie możemy być rasistami, bo nie mamy przeszłości jako kolonialiści, że jesteśmy po prostu niedouczeni, czy wykazujemy ignorancję, ale to jest tylko wymówka. And if you look at 2008 February, actually, I have a problem mentioning his name because I don't actually recognize him. It's called Wojciech Sewrowski. Yeah. He said in Gazeta Rzeczpospolita, he said in 2008 that Africans are destructive to themselves and white people should continue ruling Africa. That's 21st century, and that's a colonial mentality which is actually supersedes the colonial mentality, actually, yeah. So, and these are the people who you trust with the information, you read what they write, and you know, you don't even decipher, so, because you don't have that experience, and you believe everything you read from them, and then that changes the mindset of people. Polish people are really good, but more of the time you read from wrong sources, really, in most cases. Just recently, Richard Kapuscinski, in 2007 actually, there's this author who wrote the biography of Kapuscinski, it's called Artur Domosławska. And he said most of his books actually were fiction. To put it, they were all made up, most of them were made up. And he was creating all these imaginary heroes, and you know. And I believe all of you have read it. Actually, I've read most of his books. And there are two case examples when was in Eritrea when he was talking about a place that had the Soviet and the Italians. There was in a swimming pool. It wasn't there. He was talking about the fish in Lake Victoria were getting bigger because they were eating. People that Idi Amin killed, they're getting bigger because they're eating small fishes. So we have to understand that most of the time our narrative is actually being misinterpreted. And those who had that opportunity to write something, to go there and write exactly, be more objective in a way, they become more even subjective using their own imagination to lie to people that's exactly what happened there. And that's why in this century you still find that people will still call me Mujin on the street. If I walk on the street, and now when I live here, somebody will call me names. Somebody will look and say, oh, look at that refugee. No. So this is actually this. It's kind of an establishment. This is the onset of the social construct of race that was based on
how the anthropologists, the historians, the biologists, the scientists, you know, Christianity as well, how they kind of coined this term to put other races, other people as being lower, and because of your color of your skin, now you are more superior, you're above them, which actually doesn't happen. And it's a lie. Stosunkowo niedawno, w lutym 2018 roku, Wojciech Cejrowski w Rzeczpospolitej już mówił, że przecież biali ludzie powinni wciąż rządzić państwami Afryki. To przypominam, 2018 rok, a słyszymy coś, co brzmi jak prosto z ust kolonizatora. I częściowo może dziać się tak, dlatego że wybieramy sobie źródła, białe osoby wybierają sobie źródła do czytania, które wydają nam się, że przedstawiają jakiś obiektywny obraz, ale tak z drugiej strony nie jest. Polacy, z mojego doświadczenia, Polacy mają dobre serca, ale ufają niewłaściwym źródłom. Chociażby Kapuściński, którego książki wszystkie czytałem. A musimy pamiętać, że on pisze fikcję. Jego historie się nie wydarzyły. Takie jak ta historia o Sowietach i Włochach w jednym basenie czy rybach w jeziorze Wiktoria. I tworzą one pewną narrację. Narrację, którą jeżeli my czytamy, jeżeli białe osoby czytają i jej ufają, to będą też ewoluowały ich poglądy razem, zgodnie z tą narracją. Ale taki autor zawsze jest subiektywny. I myślę, że częściowo dlatego dzisiaj w XXI wieku wciąż są ludzie, którzy na ulicach wołają do mnie permurzyn, a coraz częściej też słyszę o uchodźca. Rasa to jest tak naprawdę konstrukcja społeczna. I ta konstrukcja społeczna opiera się na niektórych poglądach naukowych, na poglądach antropologów i biologów, ale też ma swoje źródła w chrześcijaństwie. Też ma źródła w tym poglądzie, że jeżeli coś jest ciemne, to jest gorsze, a białe jest lepsze i białe osoby są lepsze, więc zawsze trzeba zwrócić uwagę na to, skąd pochodzą nasze poglądy i na te źródła. A twoim zdaniem, Michał, skąd się biorą przypadki rasizmu w Polsce? Skąd się biorą przypadki rasizmu? Skąd się biorą? Myślę, że z tego samego powodu, co gdziekolwiek indziej. Taka jest natura ludzka. Może człowiek, który dostaje albo w historii ma w pamięci udrękę, w pierdziel, to, że sam był traktowany jako gorszy, myślę, człowiek słaby, będzie szukał okazji, żeby mieć kogoś, żeby tą frustrację wyładować, kogo mianuje takim gorszym, którym kiedyś był, a po którym się wewnątrz nadal czuje, ma poczucie gorszości. I nie umie sobie pomóc inaczej niż przelewając, przekazując tą falę nienawiści dalej, to znaczy szukając się kogoś jeszcze słabszego i odreagowując na nim stres. Pomijam oczywiście wszystkie kwestie ekonomii, walki o ziemię i tak dalej, i tak dalej. Istotne i prawdziwe w wielu przypadkach. Ale też nie uznawałbym. Bardzo, bardzo mi się podobało, co powiedział James o Polakach, że mają dobre serce, ale czasem słuchają po prostu złych rozgłośni, można powiedzieć. Kwestia informacji, edukacji, otwarcia, widywania innych, a nie tylko czytania o nich, jest fundamentalna. I tyle. Charakter ludzi jako taki nie jest ani zły, ani dobry, myślę. Proszę Państwa, musimy kończyć niestety, dlatego że już czekają uczestnicy kolejnego spotkania, kolejnej części programu Malty, więc umówmy się może tak jak wczoraj, ponieważ czytanie było długie, że jeżeli Państwo będą mieli pytania do naszych gości, którzy zostali, to po spotkaniu będzie można do Jamesa i do Michała podejść i o coś zapytać. Jutro o godzinie 17 tutaj na Placu Wolności w ramach forum będziemy rozmawiali o państwie kobiet i o walce o równouprawnienie kobiet i mężczyzn na różnych płaszczyznach życia społecznego i ekonomicznego. Będą z nami trzy panie, które mają wiedzę teoretyczną i praktyczną na ten temat, więc bardzo Państwa serdecznie zapraszam. Jutro o 17 tutaj rozmowa o państwie kobiet, a dzisiaj dziękuję. Byli z nami James Amolo. Thank you very much.
tłumaczyła nasze spotkanie Anna Jelec. Bardzo dziękujemy. Był z nami Romuald Kręży, ale już mówiliśmy brawo, dziękowaliśmy. I Michał Lipszyc. Bardzo Państwu dziękujemy i do zobaczenia jutro. A ja jeszcze zaproszę Państwa do takiej szczególnej sytuacji. Właśnie w tym czasie, w którym tu siedzimy, zaczął się performance premierowy.